Identyfikator podmiotu SCP-860. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-860 musi być przechowywany w małym drewnianym pudełku w krypcie, w sektorze. Sam w sobie obiekt jest bierny i dalsze procedury przechowawcze nie są konieczne. Opis. SCP-860 to ciemnoniebieski klucz o niewyróżniającym się kształcie. W pozornie losowych przedziałach czasowych seria numerów, później zidentyfikowanych jako koordynaty układu UTM, pojawia się na powierzchni klucza. W czasie, w którym SCP-860 spędził w zabezpieczeniu, numer zmienił się trzykrotnie, wskazując koordynaty Niemcy, Anglia i ośrodek. SCP-860 pasuje do każdych drzwi, które znajdują się w okolicy danych koordynat i będzie funkcjonować analogicznie do prawidłowego klucza dla tego zamka. SCP-860 działa na zamkach od drzwi, jedynie gdy są one do nich przymocowane. Obiekt nie będzie działać na żadnym innym typie blokady. Gdy SCP-860 jest użyty do odkluczenia i otworzenia drzwi, nie prowadzą one do typowego dla nich miejsca docelowego. Zamiast tego otwierają się na leśną polanę o wyjściu zaśrodkowanym ze ścieżką szeroką na 80 cm, oznaczoną jako SCP-861. Przy każdej obserwacji lasu zanotowano obecność niebieskawej mgły. W momencie, gdy jakakolwiek osoba wejdzie do SCP-861, drzwi automatycznie się zatrzasną. Od środka SCP-861 drzwi są zamknięte i wydają się być przymocowane do niekończącej się betonowej ściany. Żadna z prób zniszczenia drzwi od zewnątrz w momencie przebywania personelu wewnątrz SCP-861 nie zakończyła się sukcesem. Próby zniszczenia drzwi od środka SCP-861 skutkowały... Zobacz dokument 863, po dalsze szczegóły. Szlak w środku SCP-861 zazwyczaj prowadzi do następnych drzwi przymocowanych do niekończącej się betonowej ściany. Drugie drzwi prowadzą do zwykłego miejsca docelowego drzwi, w których SCP-860 było użyte. Występowanie szeregu innych anomalii zostało zgłoszone przez personel prowadzący eksplorację w SCP-861. Są one szczegółowo opisane w dokumentach od 861 do 864. Po wydarzeniach z eksploracji czwartej, opisanych w dokumencie 864, tylko personel poziomu czwartego może wykonywać testy na SCP-860. Incydent 860-12. Dni po eksploracji czwartej SCP-860 został znaleziony na biurku doktor, czyli metrów od swojej jednostki przechowawczej. Pudełko zabezpieczające obiekt nie zostało otwarte. Nagranie z kamer o godzinie rano pokazuje klucz nagle materializujący się na blacie biurka. Obecnie nieznany jest sposób ani powód przeniesienia się SCP-860. Incydent ten wpłynął głęboko na doktor... Zaleca się ewaluację psychiatryczną. Dodatek. Poniżej przedstawione są transkrypcje eksploracji od pierwszej do czwartej. Personel poziomu drugiego i wyższego posiada dostęp do dokumentów 860 od 1 do 2. Tylko personel poziomu czwartego i powyżej ma dostęp do dokumentów 863 i 4. Dokument 861 i 2. Poniżej znajdują się transkrypty eksploracji pierwszej i drugiej w SCP-861. Eksploracja pierwsza. D-3456 jest 31-letnim mężczyzną rasy kaukaskiej o przeciętnej budowie ciała. Podłożem psychologicznym nie wyróżnia się niczym szczególnym. Przydzielenie klasy D jest rezultatem degradacji z powodu... D-3456 jest wyposażony w latarkę LED, podręczną kamerę z możliwością transmisji na żywo i słuchawki do komunikacji z doktor... w centrum kontroli. Zamknięte. Jak do cholery mam stąd, że podążać ścieżką? D-3456
T3456. Wyjście powinno być po drugiej stronie. Słyszałeś to? Żaden dźwięk nie został wykryty przez kanał audio. Brzmiało jak wycie albo coś. Pochodziło ze strony lasu. Wydaje się daleko. Wycie? Jak wilka? Nie do końca. Brzmiało dziwnie, jakby było zniekształcone. Idź dalej ścieżką, proszę. Naprawdę trudno zobaczyć tutaj cokolwiek. Ta latarka nie... Słyszałeś tym razem! Żaden dźwięk nie przeszedł przez kanał D3456. Co usłyszałeś? To samo co wcześniej! Bliżej! Jak do... Słyszałeś tego? To było... Proszę podążaj dalej szlakiem D3456. Nie! Nie rozumiesz! To... Na lewo od D3456 słychać głośny ruch. D3456 krzyczy i zaczyna biec wzdłuż drogi. Co 10 sekund zza pleców D3456 słychać dźwięki kroków. Z początku odległe, z czasem coraz głośniejsze, dopóki nie zdają dobiegać się z mniej niż 1 metra odległości od D3456, w którym to momencie ustają. Po przebiegnięciu kolejnych 68 metrów, D3456 dociera do dużej betonowej ściany z drzwiami. D3456 wyważa je kopniakiem, ujawniając główny hol opuszczonego domu. D3456 wchodzi do środka, obraca się i zamyka drzwi. 2 minuty później otwiera je ponownie, ujawniając ulicę. Przez parę następujących tygodni D3456 okazuje objawy skrajnej paranoi, twierdząc, iż słyszy to samo wycie z oddali, kiedy przybywa sam. Efekty zdały się mijać po tygodniach. Zachowanie D3456 powróciło do normy. Po bliższej analizie audio odkryto bardzo niski dźwięk, słyszalny w momencie drugiego zatrzymania się D3456. Plik zawierający wzmocniony dźwięk znajduje się tutaj. Eksploracja druga. D5674 jest 27-letnią kobietą pochodzenia wschodnioazjatyckiego o sprawności fizycznej poniżej przeciętnej. Analiza psychologiczna wskazuje na posiadanie ekstremalnej ksenofobii. Obiekt posiada obszerny rejestr. D5674 jest wyposażona w latarkę LED, podręczną kamerę z możliwością transmisji na żywo i słuchawki dla komunikacji z doktor w centrum kontroli. Podążaj drogą, D5674. Wyjście jest po drugiej stronie. Ty... widziałeś to? Co? Czy widziałeś te... Tak? Co zobaczyłaś? D5674, proszę zameldować, co zobaczyłaś. Potrzebujemy... To nic, nic. Mgła mnie zmyliła. D5674, dlaczego się zatrzymałaś? Cicho. Nie słyszysz tego? Czego? Wzywa mnie. Ja muszę iść. D5674, nie może... D5674, nie może... D5674 ściąga słuchawki i kładzie kamerę na ziemię, naprzeciwko drzew. D5674 zeszła ze szlaku i idzie w stronę lasu, aż znika z pola widzenia. Aż do rozładowania baterii nic więcej się nie wydarzyło. Dodatek. Drzwi prowadzące do opuszczonego domu pozostały zamknięte. Próby wyciągnięcia klucza z zamka nie powiodły się. Tak samo zakończyły się próby zniszczenia drzwi. 7 miesięcy po incydencie, drzwi nagle się otworzyły, wypuszczając bardzo starą Azjatkę. Podczas przesłuchań potwierdziła swoją tożsamość jako D5674. Odmówiła podawania szczegółów o tym, co się stało po zostawieniu kamery na ziemi, nawet pod ekstremalną presją. Kobieta była o wiele spokojniejsza i o wiele bardziej uprzejma niż przed eksploracją drugą i poza odmówieniem komentarza o tym, co się stało w środku SCP-861, wykonywała każde polecenie bez zarzutów. 2 tygodnie później zmarła podczas snu z przyczyn naturalnych. Dokument 863 i 4. Poniżej znajdują się transkrypty eksploracji 3 i 4 w SCP-861. Eksploracja 3. D2562 jest 35-letnim,
dobrze zbudowanym mężczyzną rasy kaukaskiej. Podłoże psychologiczne wskazuje na... Obiekt miewa wybuchy nagłej agresji, gdy znajduje się pod presją i jest odpowiedzialny za śmierć ludzi. D2562 jest wyposażony w latarkę LED, podręczną kamerę z możliwością transmisji na żywo, słuchawki do komunikacji z doktor w centrum kontroli i siekierę strażacką. Teraz... co? Proszę użyć wręczonej ci siekiery, aby spróbować zniszczyć drzwi. Jesteś pewien? Proszę wykonać polecenie. Słyszałeś to? Nie zarejestrowaliśmy żadnego dźwięku. To był głośny ryk. Człowieku, jak mogłeś tego... Proszę się uspokoić i dokończyć zadanie. D2562, proszę pamiętać o naszej umowie. Jeśli nie będziesz podążał za naszymi instrukcjami... Tak, tak, wiem. Po prostu... Okej. Nie ma problemu. D2562 wznawia próbę zniszczenia drzwi. Po dwóch uderzeniach mały kawałek drewna odpada. Widocznie zachęcony tym, D2562 zaczyna uderzać drzwi mocniej. Po 9 ciosach da się słyszeć bardzo głośny ryk. D2562 krzyczy i zaczyna machać toporem w stronę kamery. Wielka łapa pojawia się przed obiektywem. D2562 szarżuje i... Dźwięki... były słyszalne jeszcze przez... godzin po zdarzeniu. Długo po tym, jak baterie w kamerze się wyczerpały. I nie wydawały się przestawać. Doktor zdecydował, że przerwie transmisję audio po dwóch godzinach. Eksploracja czwarta. Od teraz oznaczony jako obiekt 1, jest 41-letnim Afroamerykaninem o powyżej przeciętnej budowie ciała. Podłoże psychologiczne nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Obiekt zgłosił się na ochotnika do eksploracji. Obiekt 1 jest wyposażony w latarkę LED, podręczną kamerę z możliwością transmisji na żywo i słuchawki dla komunikacji z doktor w centrum kontroli. Drzwi właśnie się zamknęły, nie? Tak. Proszę podążać szlakiem. Wyjście będzie po drugiej stronie. Obiekt 1 zaczyna iść wzdłuż drogi. Las wykazuje znaczące różnice w stosunku do poprzednich eksploracji. Mgła posiada czerwony odcień i niezrozumiałe pomrukiwanie jest słyszalne przez rejestrator audio. Mimo to obiekt 1 wydaje się nieświadome zmian. Obiekt podąża szlakiem przez 123 metry. Miejsce wydaje się inne niż opisywaliście, doktorku. Sprawia, że... Czekaj. Co to? Obiekt zatrzymuje się. Naprzeciw niego ścieżka rozgałęzia się w dwa kierunki. Droga jednego z nich jest brukowana. Doktorku, którędy mam iść? To jest nowość. Nigdy się to nie manifestowało w taki sposób. Więc najwidoczniej... O! Obiekt jeden odwraca się. Szlak zniknął. Zastąpiły go tysiące drzew. Mgła nagle zmieniła się w... A pomruki stały się głośniejsze. A doktorku, co do... się tu dzieje? Co to za dźwięk? Proszę się uspokoić i podążać dalej brukowanym szlakiem. Nie jestem plikiem doświadczalnym, doktorku, tylko dlatego, że się zgłosiłem. Ja nie... Mój Boże... Co? Odpowiedz! Co zobaczyłeś? Obiekt 1 zaczyna krzyczeć i biec brukowaną drogą. Pomruki nagle ustały, jedynie krzyki obiektu 1 są słyszalne. Przebiega 143 metry, po czym kamera nagle zostaje rzucona na ziemię. Krzyki obiektu 1 ustają. Kamera zostaje odwrócona w stronę lasu. Mgła jest obecnie gęsta na tyle, by całkowicie zablokować widok dalej niż na 2 metry. Słyszysz mnie? O Boże... Nie ma dalszych odpowiedzi od obiektu 1. 3 sekundy przed wyczerpaniem się baterii kamery słychać bardzo niski dźwięk. Analiza wideo pokazała 2 świecące się sfery na jednej klatce w ostatniej sekundzie wideo. Dźwięk później wzmocniono i można przesłuchać tutaj. Na prośbę doktora
Dźwięk odwrócono. Zmodyfikowany plik można usłyszeć tutaj.